Festiwal Perspektyw 2023, Liceum Sztuk Plastycznych, jest określony kierunek, jak mamy podążać. Pani Julia Piechocka, która pokaże nam, co prezentuje LSP. To tak, najpierw dwa zdania o sobie. Julia Piechocka, jak trafiła do Liceum Sztuk Plastycznych? Ojejku. Ja bym zatrzymał. A dobra. Generalnie, jeżeli chodzi o moją przygodę z plastykiem, to wszystko zaczęło się od tego, iż zawsze miałam jakiś taki delikatny dryg do sztuki. Tutaj podbierałam mojej mamie pamiętnik i troszeczkę tam rysowałam długopisem, czasami nawet po jakichś starych dokumentach, aż w końcu moja mama zapisała mnie na pierwsze zajęcia plastyczne. Już w przedszkolu i generalnie w szkole podstawowej moim ulubionym przedmiotem była plastyka i zawsze gdzieś tam się dokradała ta sztuka w moim życiu. Czy to malowałam po ścianach, czy właśnie chodziłam na różnego rodzaju ogniska. I pewnego dnia poszłam do szkoły podstawowej i tam absolutnie zaczarował mnie i urzekł mój nauczyciel plastyki, pan Adam Szaramowski, który tak naprawdę pokazał mi, czym jest prawdziwa sztuka. On mnie zaznajomił z pierwszymi obrazami, pokazał mi tak naprawdę też również, czym jest historia sztuki i naprowadził mnie do tego, że w Raciborzu mamy taką szkołę, która właśnie przyjmuje uczniów takich jak ja, uczniów, którzy być może troszeczkę wyłamują się z tego społeczeństwa i którzy chcą tworzyć coś od siebie, właśnie sztukę. I liceum plastyczne było, że tak powiem, idealnym wyborem. Zastanawiałam się jeszcze nad biolchemem, ale końcowo jednak padło na plastyka. Zdałam egzamin, no i teraz już trzeci rok tutaj się uczę. Pani Julio, idziemy w górę, podążamy po przyszłości. Pani nam pokaże, jak się Liceum Sztuk Plastycznych tutaj prezentuje. Jesteśmy w PCS-ie, czyli w Powiatowym Centrum Sportu, ale dzisiaj mniej sportu, więcej sztuki i kultury. To idziemy prosto dokładnie. Myślę, że fajnie byłoby rozpocząć naszą przygodę od zapoznania się z tym, tak naprawdę, jakie mamy specjalizacje w tej szkole, ponieważ mamy specjalizacji dwie. Pierwsza z nich, jak tutaj widać, to jest grafika warsztatowa. Polega ona mniej więcej na tym, że nasi uczniowie tworzą w pracowni, która jest specjalnie pod to przystosowana, różnego rodzaju matryce. Matryca to jest taka powierzchnia, po której można na przykład dłutem wydrążyć różne elementy, przez co później po pokryciu właśnie takiej matrycy farbą drukarskiej, tutaj mamy taką właśnie matrycę, to jest linoleum, które zostało wyżłobione takim tutaj dłutem. Po pokryciu takiej matrycy farbą drukarską i odciśnięciu na kartce powstają nam różnego rodzaju wzory. Właśnie nasze pracownie skupiają się na tym, że uczniowie przygotowując takie matryce również mogą na przykład odbijać takie grafiki na ubraniach, przez co tworzą zupełnie nowe projekty. Tak naprawdę skupiamy się na różnych technikach druku. Tak, tak, spokojnie, bo może zachrypnąć od takiej długiej przemowy, jasne. Cały dzień oprowadzam i troszeczkę już się mi głos łamie, ale właśnie sitodruk oraz między innymi projektowanie multimedialne, czyli wszelkiego rodzaju plakaty, grafiki użytkowe i przede wszystkim logotypy, bo tak naprawdę w plastyku przygotowujemy się również do pracy między innymi w prasie, w różnych agencjach reklamowych oraz agencjach designerskich przez właśnie ćwiczenie tego, jak, że tak powiem, pójść pod klienta, żeby sprzedać mu ładne logo. Ale oprócz grafiki posiadamy również jeden bardzo ciekawy profil w naszej szkole. Może pokażemy tam troszeczkę wyżej. Mamy fotografię artystyczną. Ja sama uczęszczam właśnie na ten profil fotografii artystycznej. I między innymi, czym się różni fotografia artystyczna od takiej fotografii bardziej użytkowej? Otóż w fotografii artystycznej wykorzystujemy różne alternatywne metody, na przykład do robienia zdjęć. Między innymi, ktoś mógłby... Karolino, ja Cię bardzo tutaj proszę. Przepraszam najmocniej. Ja rozumiem. Generalnie w fotografii artystycznej wykorzystujemy również alternatywne metody wykonywania zdjęć, ale ktoś może powiedzieć, no tak, mamy aparat fotograficzny, no to co jeszcze, co może być takiego ciekawego? Otóż w naszej szkole jesteśmy w stanie wykonać zdjęcie nawet pudełkiem po butach. Uczymy się przede wszystkim o historii fotografii, o tym, jak to się zaczęło, czyli na początku na przykład mieliśmy pudełko, a teraz mamy już profesjonalny sprzęt. Tak naprawdę uczymy się również o samej budowie aparatu, między innymi jak to tak jest, że ten mały telefon komórkowy jest w stanie zrobić tak dokładne zdjęcie. Uczymy się również o roli światła i tą całą wiedzę wykorzystujemy właśnie, żeby tworzyć bardzo ciekawe projekty, nie tylko fotograficzne, ale również filmowe, ponieważ nasze pracownie zawierają szereg różnych programów, które właśnie mogą nam ułatwić między innymi obróbkę zdjęć i obróbkę filmów. Także po plastyku również jest otwarta droga między innymi na filmówkę. Pamiętam moją koleżankę, która właśnie poszła na łódzką filmówkę i bawi się tam świetnie właśnie po plastyku.
No to tak, może jeszcze opowiemy sobie o tym w ogóle, jak wygląda edukacja w takiej szkole, bo oprócz tego, że musimy oczywiście wybrać naszą specjalizację, tak jak wspominałam, grafika, ewentualnie fotografia, mamy również inne przedmioty artystyczne, które pomagają nam przygotować się kreatywnie do tworzenia różnego rodzaju projektów. Bo tak naprawdę nie będziemy w stanie stworzyć niczego, że tak powiem, pięknego, jeżeli nie opanujemy podstaw. Jeżeli nie będziemy wiedzieć, jak to, co mamy w sercu i w głowie, przekazać na kartkę papieru. I właśnie po to są zajęcia artystyczne, które sekundkę, pokażmy jeszcze dziewczynę z pomarańczami. Tak, właśnie tutaj nasi uczniowie poprzebierali się. I mężczyznę z bandażami. O, rozumiem, faktycznie, bo ucho. No to co, idziemy teraz dalej oprowadzać. Aby przygotować naszych uczniów oraz moich rówieśników do tego, żeby w przyszłości stali się naprawdę obiecującymi artystami, przede wszystkim kształtowali polską kulturę, mamy szereg różnego rodzaju pracowni, w których odbywają się różne zajęcia. Między innymi zajęcia z rzeźby. Rzeźba tak naprawdę jest jedną z najważniejszych technik, które uczeń plastyka powinien opanować, ponieważ uczymy się, w jaki sposób odwzorowywać rzeczywistość w materii. Na zajęciach z rzeźby tak naprawdę mamy szereg różnych możliwości. Możemy rzeźbić tutaj w płycie gipsowej. To jest taka gruba płytka, która została delikatnie wyżłobiona. Możemy robić również odlewy. Na początku też robimy przede wszystkim prace płaskie, takie jak tutaj właśnie jest na przykład mój z pierwszej klasy ptaszek. Ewentualnie właśnie rzeźbimy proste rzeczy, takie jak ucho, żeby w przyszłości, już pod koniec naszej edukacji, być w stanie wyrzeźbić 1:1 ludzką głowę. Takich rzeczy właśnie uczymy się w plastyku, odwzorowania perspektyw. Tutaj również mamy uczniów, że zajmują się rzeźbieniem w plastelinie. Jak najbardziej również robimy takie rzeczy. Plastelina jest o tyle bardzo fajnym medium, że jest plastyczna, jest na razie prosta w obsłudze, a później jak już się ogarnie plastelinę, to można faktycznie przychodzić do rzeźb gipsowych. Ale oprócz tego w naszej szkole prowadzimy również zajęcia z rysunku i malarstwa. Są to o tyle ważne elementy właśnie nauki w Liceum Sztuk Plastycznych, że praca właśnie na podstawie na przykład prawdziwego zdjęcia, prawdziwego modela, czy też martwej natury, czyli szeregu różnych przedmiotów, które musimy odmalować albo odrysować 1:1, pomaga nam lepiej odwzorowywać rzeczywistość, żebyśmy mogli później łatwiej na przykład projektować różne rzeczy. Tutaj właśnie widzimy uczennicę, która jest już w klasie dyplomowej, tutaj tworzy właśnie pracę, wykorzystując farby olejne, tutaj można zobaczyć farby olejne, oraz wykonuje pracę ołówkową, tutaj akurat mamy portret rzeczywistości. Ale oprócz tego, oprócz takich zajęć, nasi uczniowie biorą również udział w zajęciach projektowania multimedialnego, czyli między innymi tworzą tego rodzaju wystawy. Tutaj akurat prezentują się prace dyplomowe naszych uczniów, ponieważ po skończeniu pięcioletniego plastyka nasi uczniowie bronią tak zwany dyplom. Co to jest ten tajemniczy dyplom? Otóż praca dyplomowa jest takim zwieńczeniem całej edukacji w plastyku. Jest to pokazanie naszego warsztatu i tego, czego nauczyliśmy się przez ten cały czas. Właśnie tworząc pracę dyplomową, prezentujemy się pierwszy raz. Tak jak na studiach na przykład mamy obronę, tak w plastyku to będzie nasza pierwsza obrona. I po której ukończeniu i oczywiście zdaniu, bo jeszcze trzeba zdać tą obronę, to nie ma tak łatwo, już mamy tak naprawdę otwartą drogę na różnego rodzaju studia artystyczne oraz zawód plastyka. Mamy normalnie dyplom zawodowy i oficjalnie w papierach jesteśmy plastykami. Tutaj jeszcze mamy właśnie prezentację multimedialną i nasze żywe dzieła sztuki. Może jeszcze przejdziemy od tej strony. Właśnie uczniowie tak nam się poprzebierali. Mamy dzisiaj taką akcję, że zgadujemy autorów oraz nazwę dzieła na podstawie właśnie przebrań naszych uczniów i kto właśnie, komu uda się odgadnąć wszystkich artystów, wtedy może wygrać sesję fotograficzną Polaroidem, czyli takim ciekawym aparatem, który po zrobieniu zdjęcia, po kliknięciu magicznego guziczka, wyskakuje zdjęcie do góry i można takie zdjęcie właśnie sobie zachować gdzieś właśnie przykleić, czy zrobić coś ciekawego z tym zdjęciem. Właśnie na fotografii artystycznej eksperymentujemy również ze starodawną fotografią, ewentualnie fotografią wywoływaną tradycyjnie, czyli, że tak powiem, na chłopski rozum, kąpiemy się w chemikaliach i wywołujemy zdjęcia tak, jak się to robiło kiedyś. Najtrudniejszą rolę chyba ma pani, która krzyczy. Chyba tak, ojejku, właśnie. Uczniowie dzisiaj przeszli samych siebie, byłam naprawdę pod wrażeniem, jak zobaczyłam te wszystkie kostiumy.
I naprawdę myślę, że też uczniom 8 klas bardzo się to spodobało, bo jednak my jesteśmy o tyle specyficzną szkołą, z na tyle zróżnicowanymi uczniami, no bo jednak nie oszukujmy się, artyści mają swój charakter i artyści mają w sobie coś, czego ja bym mogła powiedzieć, że nie mają osoby, które wiadomo, na przykład zajmują się matematyką, fizyką czy naukami humanistycznymi. Mamy jednak w sobie taki pierwiastek, który musi być zrozumiany i myślę, że osoby, które chcą trafić do plastyka, mimo egzaminu wstępnego tutaj trafią, bo tak naprawdę jeżeli ktoś tak chciał z góry albo z dołu, no to tak już po prostu będzie. To jest bardzo wyjątkowa szkoła dla wyjątkowych ludzi, także ja osobiście, jak już uczę się tutaj trzeci rok, bo jestem teraz w trzeciej klasie, za 2 lata właśnie bronię dyplom, absolutnie nie żałuję tej szkoły. Na początku w pierwszej klasie miałam wątpliwości, ponieważ taki przeskok z normalnej szkoły, gdzie miałam jedną plastykę w ciągu tygodnia, do faktycznie takiego obcowania ze sztuką, chodzenia po muzeach, oglądania tych wystaw, bo oczywiście w ramach plastyka mamy różnego rodzaju wyjazdy, również zagraniczne. A nawet nasza szkoła bierze udział w programie Erasmus, czyli nie trzeba mieć naprawdę dużych środków, żeby faktycznie coś zobaczyć, podróżować, no i przede wszystkim odkryć sztukę, która również leży tak naprawdę koło nas, bo Racibórz tak czy siak ma w sobie również pełno wspaniałych zabytków architektonicznych i nasza szkoła właśnie prowadzi różnego rodzaju warsztaty czy wycieczki edukacyjne i właśnie taki przeskok z podstawówki do liceum plastycznego może być na początku ciężki, ale w pryzmacie późniejszych lat naprawdę jest to bardzo wyjątkowa szkoła i mogę każdemu polecić, ponieważ tak naprawdę my tutaj nigdy nie siedzimy, my tutaj nie próżnujemy, tylko tworzymy sztukę i tworzymy tak naprawdę kulturę dla przyszłych pokoleń, bo my jesteśmy właśnie tym pokoleniem artystów. Pani Julio, pani nigdy nie powinna opuszczać tej szkoły, bo pani jest jej żywą reklamą. Tak, bardzo dziękuję za bycie przewodniczką kulturalną po ofercie LSP. Dzięki. Dziękuję bardzo.